Myślę, że pierwszą połowę myśmy mieli pod kontrolą i zagraliśmy dobrze. Jak zaczęliśmy trzecie kwarte, największy problem były fauly. Nie wiem, jak się stało, że zaczęła w 5 minucie, mieliśmy 9 faulów, drużyna Sopotu mala 0. To trochę dziwne dla mnie, bo jak prowadzisz, nie masz przyczyny, żeby zaczął kwartu 0-9 fauli. Nie widzę powodu, ale można, żeśmy grali bardzo brudne i to była główna przyczyna. Myślę, że się mecz zlomił w tym momencie. Później Sopot złapał rytm, który mi przez te fauli i wrócił do gry. Interesująca była końcówka. Myślę, że dzisiaj mali boli dużo w trójmie, mali 15 zbiórki w ataku i gratuluję przeciwniku na zwycięstwo. Myślę, że był to fajny mecz playoffowy. Wiele razy prowadzenie się zmieniało. My w pierwszej połowie prowadziliśmy 10-12 punktami. W trzeciej kwarcie Trefl prowadził 10 punktami. Cieszymy się jako zespół, że udało nam się, nie poddaliśmy się i do samego końca walczyliśmy o to, żeby wygrać, pomimo tego, że tak jak trener powiedział, mecz trzecia kwarta nie rozpoczęła się dla nas tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jest 2-1, gramy dalej. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że zespół Sopotu to zespół klasowy i żeby awansować dalej, trzeba wznieść się na swoje wyżyny. Dziękuję. Gratulacje dla Trefla, dla nas za to zwycięstwo. Na pewno ono nam nie przyszło łatwo. Mieliśmy swoje możliwości zakończenia tego meczu zdecydowanie szybciej. Natomiast gdzieś tam, że tak powiem, zła selekcja rzutów, której ja osobiście nie chciałem, natomiast wyszło jak wyszło i gdzieś musieliśmy bić się w tej dogrywce. W tej dogrywce też w dwóch momentach mieliśmy pewne zwycięstwo, natomiast jeden głupi rzut, jedna strata mogła spowodować to, żeby była kolejna dogrywka. Natomiast najważniejsze jest zwycięstwo, jest 1-2, gdzieś wracamy do gry. Na pewno to, co cieszy, to, że trafiliśmy parę rzutów z dystansu, z czym mieliśmy problem w pierwszym i drugim meczu. Tak naprawdę trafiliśmy więcej trójek w tym jednym meczu niż w dwóch poprzednich i ze zdecydowanie większą skutecznością, ale myślę, że jednym też z kluczy do zwycięstwa było to, że wygraliśmy po raz pierwszy w tej serii zbiórkę. Nie tylko zbiórkę w ataku, ale po prostu w ogóle wygraliśmy zbiórkę, co też jest jednym z kluczy do wygrania. Z czym był problem? Mieliśmy problem czasami z shot selection, szczególnie kiedy wygrywaliśmy. Mieliśmy taką jakby w pierwszej połowie sytuację, że nie wiadomo, czy do końca wierzyliśmy to, no ale ta dobra obrona w pewnych momentach, szczególnie na początku trzeciej kwarty, dała nam tą wiarę w to, że możemy to wygrać. Myślę, że to też było jednym z kluczy. Natomiast problem mieliśmy też ze stratami w drugiej połowie. Nie? Mieliśmy 4 straty do przerwy, a po przerwie mieliśmy 12 strat i większość tych strat była gdzieś tam niewymuszona, nie była pod jakąś presją. Natomiast najważniejszy jest cel końcowy. Udało nam się wygrać i mam nadzieję, że wrócimy do gry w kolejnym meczu. Dziękuję. Myślę, że trener podsumował ten mecz już pod każdym aspektem, ale tak jak jeszcze powtórzę, na pewno cieszy to, że wygraliśmy ofensywną zbiórkę, bo w ostatnich dwóch meczach daliśmy im około 20 zbiórek, 40 w sumie w dwóch meczach i to jest praktycznie niemożliwe, żeby wygrać takie spotkanie po czymś takim i na pewno to bardzo, bardzo cieszy. No i wpadły nam jakieś rzuty w ostatnim meczu, trafiliśmy 3 trójki, dzisiaj 8, niby to nie jest jakiś powalająca liczba, no ale na pewno lepiej 3 niż 8 i to nam dało to, że mogliśmy w końcu sobie wygrać ten mecz. Dziękuję bardzo. Mamy pytania od dziennikarzy, dokładnie od Karola Waszka ze Sportowych Faktów. Pytanie do trenera Stefańskiego. Pierwsze pytanie. Co według trenera w tej serii ma kluczowe znaczenie? Które elementy? Myślę, że przede wszystkim podejście mentalne. Dziękuję. Do tego nawiązuje drugie pytanie. Ale właściwie to okej, okay, odpowiedź już była. I drugie pytanie jest, trener ma dość duże zaufanie do Radicewicza, który ma wiele miejsca w ataku, ale nie trafia. Czy nie gra po prostu za dużo? Na pewno. Dominik dzisiaj grał za mało. Może Leon 3 minuty za dużo. Może Dariusz powinien więcej grać. Natomiast gdzieś
tak to wygląda. No, co mam powiedzieć? Nikola grał swoje minuty. Martynasowi się buty rozwaliły w pierwszej połowie, dlatego musiał zejść i musiał wejść Nikola za niego, tak? No bo musiał wejść rozgrywający za rozgrywającego. Tym bardziej, że Łukasz Kolenda grał 8 minut rzędu, więc pewno Nikola by grał 4 minuty mniej. Tyle powinien, bo dzisiaj był mecz, przypomnę, 45-minutowy, nie 40, więc teoretycznie zagrałby Nikola połowę meczu, gdyby się trampki nie rozwaliły Martynasowi, czy tam sznurówka, jeśli chodzi o Nikolę. W pewnym momencie zaczęło nam dobrze iść, więc zostawiłem Leona na parkiecie, może 2-3 minuty wcześniej powinien zejść w międzyczasie i wejść Dominik. Tyle.